Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o nadchodzącym letnim evencie, dlatego że już wiemy, że w następny piątek zostanie on odpalony. Coś takiego, co było rok temu. W tłumaczeniu na polski to się bodajże nazywa letnie frajdo zbiory. No i będziemy mieli okazję wykonywać pewne dodatkowe zadania w gierce po to, żeby zdobywać jakieś tam nagrody i na samym końcu czeka na nas tak jakby nagroda główna. Zaraz wam pokażę, o co chodzi, bo część z was może nie miała okazji tego ogrywać. Rok temu event był taki sam, tak naprawdę, również tam jakoś w połowie sierpnia albo coś takiego, z tym, że wtedy nagrody nie były zbyt atrakcyjne, umówmy się, no i mam nadzieję, że teraz on powróci jakiś lekko zmodyfikowany, podrasowany czy coś w tym stylu, żeby po prostu te nagrody opłacało się, tak jakby, w sensie te zadania opłacało się wykonywać, żeby te nagrody faktycznie były tego warte. Ale na wstępie od razu powiem, wiem, że słychać, że troszeczkę jakby jestem przeziębiony i faktycznie od wczoraj coś mnie bierze, także będziecie się musieli przemęczyć te 10 minut powiedzmy około z takim głosem. To pierwsza sprawa, no i druga sprawa, oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, możecie zostawić suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, zostawiajcie kciuka w górę w tym momencie, pamiętajcie o tym, kliknijcie tego kciuka, no i piszcie komentarze, bo wiem, że część z was na przykład pamięta ten event, ogrywała go rok temu, druga tam powiedzmy część nie miała okazji, bo na przykład nie wiem, albo nie grała w ogóle wtedy w Shakesa, albo miała jakąś przerwę, albo coś, także dzisiaj na spokojnie to wszystko wam wytłumaczę, więc okej, myślę, że możemy przechodzić, bo tak jak widziałem, dużo osób pytało w ogóle, co to jest za event, na czym on polega i tak dalej. Tak jak mówię, rok temu pierwszy raz został on tak jakby włączony, że tak powiem, zaimplementowany do gry. No i była to zawsze jakaś odmiana, nie? Dlatego, że mamy to lato, powiedzmy, teraz już w sumie końcówka lata. Końcówka bardziej wakacji, bo to jest taki, można powiedzieć, wakacyjny event. No i jak widzicie, coś nam próbują urozmaicić tymi eventami, coś tam próbują kombinować, z racji tego, że w ogóle w tamtym roku eventy zostały bardzo mocno zmodyfikowane, no to doszło kilka nowych. No i teraz tak, skąd w ogóle wiem, że za tydzień coś takiego będzie? Wiadomo, jak co środę pojawiają się rozpiski, taka rozpiska, co będzie w następny weekend, jakie eventy i co będzie za tydzień w weekend, jakie eventy również. No i jak widzicie, mamy tutaj urywek, który sam sobie wybrałem i pokazuję wam, wyciąłem. W następny weekend przygotujcie się na następujące eventy, no i na pierwszej pozycji jest rozpoczęcie letnich frajdo zbiorów. Właśnie, o co chodzi z tym eventem? Od razu wam pokażę drugiego screena. Jest to coś takiego, po wejściu do tutaj karczmy, po kliknięciu jakby na tego naszego karczmarza ukochanego, mamy, jak widzicie, takie trzy zadania do wykonania. Może wam się to kojarzyć z tym eventem na Wielkanoc, z tym łapaniem pisanek, czy jak to się tam nazywało, no bo faktycznie jest to podobne, również wykonujemy zadania, tylko tam mieliśmy do zdobycia jajka, nie? Natomiast teraz mamy, jak widzicie, takie nagrody ogólne, wtedy to było tematyczne z Wielkanocą, teraz to mamy po prostu dla jakiegoś tam wzmocnienia postaci, z tym, że no zadania tu są oczywiście przykładowe, bo ja nagrywałem na ten temat film i to jest screen z mojego filmu. Jak widzicie, mamy pozostały czas 13 dni, czyli generalnie ten event trwał wtedy około 2 tygodnie, no i codziennie mamy 3 nowe zadania do wykonania. Tutaj akurat miałem za 5 punktów zaatakuj twierdzę raz, za 10 punktów zakręć kołem 4 razy, no i za 15 punktów ulepsz swoje cechy 20 razy. No i mamy tu, ile zrobiliśmy, coś takiego jak misja dnia, ta codzienna, która nam daje expa, no i na dole mamy punkty, mogliśmy maksymalnie zebrać 13 punktów. Za 100 punktów mieliśmy troszkę golda, za 150 mieliśmy więcej golda, za 225 mieliśmy klepsydry, no i na sam koniec, jak widzicie, mamy beryla. Beryl oczywiście był jakby zależny od tego, ile tam, jaką mieliśmy aktualnie kopalnię, jaki poziom, ile tam mieliśmy rycerzy w gildii i tak dalej, więc jakby ktoś może już w tym momencie zacząć, nie wiem, kopalnię raszować czy coś, no bo tak jak mówię, wystartuje to 19 sierpnia, więc za powiedzmy tydzień, więc jakby im wyższa kopalnia, tym ten beryl będzie mocniejszy, chociaż no nagrody musicie przyznać, że rok temu były dość kiepskie, biorąc pod uwagę, że no tutaj akurat te zadania są w miarę łatwe, no ewentualnie zakręć kołem 4 razy, to może nie być coś dla każdego do zrobienia, bo nie każdy ma tam, wiecie, reklamy, za które może kręcić, w sensie, które dają lucky coiny, za które można kręcić kołem, nie każdy po prostu w taki zwykły dzień kręci i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby no były różne te zadania, nie? Raczej grzybiarze nie mieli z nimi problemu, no ale dla free to play były naprawdę, naprawdę różne. No i tak jak mówię, wątpliwym jest, czy faktycznie ten event, w sensie te nagrody, co były wtedy, są po prostu warte wydawania tylu grzybów. Pamiętam, że wtedy startowaliśmy razem, w sensie ten event startował mniej więcej w tym samym czasie co W50, na którym zresztą teraz jesteśmy. No i wtedy to było fajne, bo jeszcze nie było legendarnego lochu na tym serwerze, jeszcze nikt nie miał legendarnych itemków.
ataków, więc po prostu to była jedyna opcja, żeby zdobyć tego Beryla dużego, wrzucić go sobie do broni, jakiegoś tam boosta do postaci dostaliśmy. Natomiast no, w tym momencie mam nadzieję, że te nagrody zobaczymy, nie? Zobaczymy, wszystko się okaże, no ale mam cichą nadzieję, że po prostu zostaną jakoś tam zmienione, bo pamiętam, że Klepsydr również nie była jakaś duża ilość, Golda też nie była jakaś duża ilość, więc tu niestety to było takie o, żeby po prostu było, nie? Oczywiście wszystkich misji codziennie nie trzeba robić, żeby łatwo policzyć, 14 misji, codziennie jest misja za 5 punktów, za 10 i za 15, więc jakby każdej misji zrobić nie musimy, żeby po prostu zdobyć, tak mi się wydaje, tak przynajmniej było wtedy, tu bym musiał policzyć, a już mi się nie chce teraz wycinać dni za nie, wiecie, zajmować się liczeniem. W każdym razie, no, nawet jak jakąś misję byśmy musieli odpuścić czy coś, to i tak wydaje mi się, że tą główną nagrodę bylibyśmy w stanie zebrać. Natomiast tutaj, no tak, no bo w sumie 10 dni tylko potrzeba, tak? Bo 10 dni jak robimy tą misję za 15 punktów, to jest 150, potem dodaje nam 100, to jest 250 i potem mamy 50, to jest 300, czyli tak jakby przez 10 dni musimy robić wszystkie misje, żeby tą główną nagrodę już dostać. Tak na szybko liczę, bo z tego co pamiętam, tak to właśnie wyglądało. No ale nieistotne, mówię, jedyna fajny event, jakieś tam mówię, urozmaicenie, coś tam się więcej powiedzmy dzieje, zawsze coś, natomiast fajnie jakby te nagrody faktycznie były warte tego, żeby tam wydawać grzyby, bo pamiętam, że były też misje, które na przykład, nie wiem, musiałeś przerolować zbrojownię 5 razy czy tam 10, więc no wiadomo, raczej osoby grające free to play bądź nawet eko raczej tego nie robią, więc no misje były faktycznie różne i fajnie jakby to było warte wydanych grzybów, chociaż no mówię, na nowym serwerze akurat duży beryl to jest myślę, że fajny buścik. Dobra, jak tutaj się wchodzi w ogóle, no to jakby wam pokażę, to jest jakby oczywiste, ale żebyśmy nie mieli wątpliwości, jak ten event wystartuje, to wchodzimy sobie tutaj w karczmy, tak jak mówię, klikamy na karczmarza, no i przeważnie wiadomo, karczmarz ma tam, jak są jakieś eventy odpalone, to ma po prostu opis tych eventów, są takie ikonki, tu myślę, że każdy wie o co chodzi i pewnie będzie ikonka po prostu tych, zresztą jak to tu wyglądało, jeszcze sobie przypomnijmy dokładnie, mamy taką palemkę na górze. Także jak klikniemy w tą palemkę, to po prostu będziemy mieli ten pasek postępu, ile już zebraliśmy punktów, ile mamy jeszcze czasu, te wszystkie misje, jakie mamy na dany dzień. Codziennie oczywiście, tak jak chyba logiczne, codziennie misje się odświeżają. Tak jak mówię, z tego co pamiętam, codziennie jest misja za 5, 10 i 15 punktów, to jakby się nie zmienia, no ale te misje po prostu się refreshują, odświeżają i są codziennie inne. To też jakby myślę, że warto wspomnieć, czyli taka misja dnia, no ale dają nie expa, tylko coś innego. Jedyne moje wymaganie, co już powtarzam chyba trzeci raz, to jest to, żeby po prostu nagrody były bardziej atrakcyjne, bo wtedy faktycznie myślę, że więcej osób będzie brało udział w tym evencie i więcej osób będzie jakby angażowało się w to, natomiast no obecnie, jak na przykład, nie wiem, na takim W50, no to jeden duży beryl więcej dużej mi tu różnicy nie zrobi i myślę, że w większości na jakichś starszych serwerach nie zrobi to dużej różnicy. Golda też pamiętam, że tam nie było dużo, dosłownie kilka statystyk, jak już statystyka ci kosztuje 10 milionów. Klepsydr to też nie wiem ile, to bym musiał chyba zobaczyć na jakimś starym odcinku, ale też, no mówię, no nagrody były dość mierne, więc liczę, wszystko może pozostać ta sama mechanika, bo była ona naprawdę spoko, no ale nagrody niech będą bardziej atrakcyjne i wtedy możemy się bawić. Tyle, taki krótki odcinek na dzisiaj, mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak to przypominam, zostawiajcie tego kciuka w górę, wiele osób się zastanawiało, co to jest w ogóle za event, o co z nim chodzi i tak dalej, więc stwierdziłem, że nagram coś takiego z wyjaśnieniami, krótki film, no ale słyszycie sami, że nawet nie wiem w ogóle, czy dzisiaj będzie streamek, to jeszcze wam dam znać na Discordzie, no ale nie czuję się za bardzo na siłach, szczerze mówiąc, bo mówię, już wczoraj nawet wieczorem mówiłem na streamie, że coś czuję, że tam mnie w gardle zaczyna drapać, no i dzisiaj wstałem i czuję się średnio, mam chyba lekką gorączkę, jak tak czuję sam po sobie, nie mierzyłem, no ale mówię, nie jest kolorowo, także zobaczymy, bo jutro i tak miało nie być streamka, więc może po prostu dzisiaj sobie również sobie przerwę, żeby potem w weekend wrócić, to jeszcze zobaczymy, ale taki odcineczek szybki nagrałem, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie o tym kciuku w górę, piszcie komentarze, czy ten event wam się podoba, co wy o nim sądzicie, oczywiście subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, bijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. No i chyba tyle, tak jak mówię, dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!